Siemanko, witajcie na kanale WaterJet Support, kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. W dzisiejszym odcinku przygotuję niespodziankę mikołajkową dla kolegów i koleżanek, z którymi pracuję. Wszystko podzielę na 4 etapy. Będzie to projektowanie, wycinanie, ostateczna obróbka i impregnacja. Dla Was również przygotowałem niespodziankę, która okaże się na koniec odcinka, ale oczywiście nie przeskakujcie na koniec, bo w trakcie trwania odcinka pojawi się słowo klucz. Będzie ono bardzo ważne. A co to jest? No, nie będę Wam zdradzał, pewnie sami się domyślicie podczas trwania odcinka. I co? Nie przedłużając, zaczynam. Etap pierwszy, projektowanie. Odbędzie się to na oprogramowaniu, które jest dołączone do maszyny. Siatka, którą widzicie na ekranie, przedstawia wielkość stołu obróbczego. Kilka słów na temat oprogramowania. Jest dość intuicyjne, chociaż aby odkryć wszystkie smaczki, no trzeba się tutaj zagłębić troszeczkę w to oprogramowanie. Ale na przykład, aby narysować prostokąt, wystarczy kliknąć ikonkę prostokąta. Możemy oczywiście sobie ustawić, jaki powinien być wymiar tego prostokąta, lub też po prostu za pomocą myszki, tak jak widzicie, ustawić, jaki duży powinien być. Cyk. Zaznaczamy, mamy prostokąt. Teraz klikniemy sobie na kółeczko, zaznaczymy tutaj kółeczko i mamy nasz pierwszy wzór. Następnie klikamy na jakość i oznaczamy na trzecią jakość. Jak widzicie, wszystko nam zmieniło kolor. Teraz klikając renderuj, widzimy, co nam maszyna wytnie. Jeżeli chcielibyście spróbować swoich sił w oprogramowaniu, zostawiam link na dole do darmowego oprogramowania i 5 osób, które wyśle do nas jakiś projekt, to go zrealizujemy. Dobrze, teraz się siadam, narysuję kilka wzorów do wycięcia, a potem zaczniemy etap drugi, czyli cięcie. Etap numer 3. Wykończenie. Mam tutaj deseczkę. Tutaj mam fryzarkę dolno-wrzeczynową. I wszystkie krawędzie objadę. Po wyfrezowaniu jeszcze trzeba to wyszlifować. Mam taką szlifiereczkę. Na początku papierek 120, a potem 400. Przejadę, żeby było gładziutkie. Michał, powiedz słowo klucz. Baryłka pełna musu owocowego. Czas na ostatni etap, czwarty. Zabezpieczenie powierzchni. Do tego celu użyję gąbeczki. Tutaj mam preparat. I tak ładnie to wszystko nałożę. Tego jeszcze nie widzieliście, ile sztuk jest zrobionych. Jest ich ponad 20, są różne kształty. Jak wyschnie
olej, nałożę jeszcze jedną warstwę, to Wam pokażę dokładnie, jak one wyglądają. Nadszedł czas prezentacji moich wypocin. To, co widzicie na stole, jest to 6 różnych desek. Desek serowych, desek, na których można prezentować potrawy. No i tak, pierwsza deska wygląda w ten oto sposób. Tu ma takie wycięcie, rączka. Tak to wygląda. Bardzo mi się podoba to, że tutaj są różnego rodzaju uszczerbki, widać słoje, to jest ładnie wszystko zaimpregnowane, świetnie się prezentuje. Oto druga wersja. Wygląda w taki sposób. Jeden z chłopaków nazwał to jabłkiem. Niech tak pozostanie. Tutaj trzecia wersja. Taki okrąg. Tutaj przepięknie wyglądająca dziurka. Okej, okay, tutaj mamy kolejny, taki bardziej standardowy kształt deseczki. Tutaj mamy w kształcie tasaka. W ten sposób można podać jakieś sery, wędlinę lub na Wigilię rybę po grecku. I ostatni. Taka deska z rogami jelenia. Mam nadzieję, że spodoba się ten prezent. Teraz tylko muszę znaleźć sposób, jak to rozdać. Tak, aby... Wydaje mi się, że do każdego przyczepię numerek. Zostawię karteczki z numerkami, które zostawię w słoiku i po prostu będzie takie wewnętrzne losowanko i kto wybierze jaki numerek, po prostu zgarnie jedną z tych desek. No, wydaje mi się, że to dobry pomysł. Prezenty zapakowane. Kurczę, no nie jestem mistrzem pakowania, ale się udało. Wszystko w kartoniku za chwilę wyląduje w biurze. A dla Was przygotowałem jedno takie cudeńko. Wystarczy napisać w komentarzu słowo klucz i wylosujemy jedną osobę, do której wyślemy ten przepiękny prezent. No i tak, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku i widzimy się w następną środę o 17:00. Cześć!